Jesteśmy w Muzeum Kurpiowskim w Wachu. Tu sobie pośpiewamy, potańczymy, potkamy, pogadamy, powycinamy i wszystkie po jakie tylko można. Czyli żywe spotkania z tradycją, też żywą, kurpiowską. Co ja tu kopię, to Państwo nie uwierzą. Ja tu przyszedłem kopać bursztyny. I pomyślą sobie Państwo, co kret? Gdzie? Na kurpiach? Bursztyny? Przecież bursztyny się kopie. Nie, znajduje się na plaży, tak? A właśnie, że nie. Bursztyny, przede wszystkim zagłębie bursztynowe jest na kurpiach. Nie wierzą Państwo? No to trzeba zapytać prawdziwego kurpia, który ma na czapce, proszę, Pan ma też kwiatek bursztynowy, który coś znaczy. U nas kiedyś to młodzież się spotykała głównie w kościele. I można było od razu poznać, czy to jest panna i kawaler. Jeżeli taki kwiatek miał z prawej strony, to znaczyło, że jest zajęty, czyli żonaty, a jak z lewej, to był kawaler albo wdowiec. A panna znowu nosiła i jeszcze do tego musiała być cnotliwa, to nosiła cółko na głowie. Jeżeli tak góra dwa nosiła? Cółko, to takie coś w rodzaju jak zbójniki te mają te opaski. Dobra, to u nas kurpsianki cółko. Takie cółka nosiły. I jeżeli cółko. Plotki były, że tam gdzieś tam zboczyła w żyto czy coś, to już nie mogła tego cółka założyć, tylko w chustce. I tak góra 20 lat, bo jak ona do 20 się nie wydała, to znaczy, że wybrakowana była czy coś. Aha, ale przecież można było przełożyć to z lewa na prawo. Nie, i o to chodzi, bo tak jak on poszedł na drugą wieś, no to kapelusz odwracał. No dobrze, a o co chodzi z tym bursztynem? Skąd się wzięły bursztyny tutaj na kurpiach? Według tej naszej prawdy to bursztyny się wzięły przed potopem, bo jak wiadomo, tam praktycznie większość Polaków do kościoła chodzi, że przed potopem 40 dniów i nocą taki wielki deszcz lał. No, dobra. I wtedy ludzie z tego strachu, zielkieni takie nie łzani beceli. I z tych łzów się utoczył bursztyn. I z tych takich niezinnych, co grzechów nie mieli, takich malutkich zazwyczaj, co jeszcze tam może nie chodzili, nie nagrzeszyli, utoczył się taki czyściutki, przezroczysty bursztyn. Z tych, co mieli grzechy, ale pokutowali, czy tam ze strachu, czy naprawdę tam za te grzechy chcieli pokutować i im głupio było, utoczył się taki przymglony innych kolorów. A z tych najgorszych łopojów, ja to teraz mówię, ci co pod GS-em walczą, to się utoczył bursztyn czarny. Taki, i jeszcze poziom, że póki jeszcze telewizji i radia nie było, to na kurpiach z czarnego bursztynu nic się dla siebie nie robiło, bo to był taki piekielny bursztyn. I od tamtej pory właśnie ten bursztyn się w tej ziemi znajduje. Aha, tak beceli i się bursztyn zrobił. No dobrze, to bierzemy się za kopanie, ale jak kopać bursztyn? Najlepiej to dziobać i jak coś tam poczuje, o, tu coś słychać, jakby kamień był, to trzeba szukać tu. I co myśli pan, no to że tak nie zawsze może, ale najczęściej pewnie można. Kreta zmusili do kopania, no dajcie spokój. Już jeden, drugi tam. A to jak skwarek wygląda. Ale to pan go znalazł. No powiedzmy na pół, ale... No na pół, bo to tak jeden znalazł, drugi wykopał. Jak się weźmie w rękę, to nie czuć takiego zimna, nie? Bo kamień jest zimny. Ja nie czuję, bo mam rękawiczki. A bursztyn to tak praktycznie jak temperatura ciała. I na przykład jak zębi, to taki delikatny, niekamienny skliwo. A jak harcerz zapałki z sobą nosi, czy zapalniczkę, to też można poznać, bo bursztyn się pali. Tu trochę dmucha, to... No pali się. No i taki zapach jest jak kadzidło w kościele, bo na kurpsiach, jestem w niektórych parafiach do tej pory, się używa jako kadzidła bursztynu. Takim głównym zastosowaniem na kurpsiach bursztynu to były korale bursztynowe, mniej więcej takiej wielkości. Bo każda kurpsianka musiała mieć przynajmniej 3 sznury korali takich wielkich, bo inaczej ona chłopa nie mogła znaleźć. Jeden sznur korali kosztował mniej więcej krowę. Wow. I jeżeli ona tych 3 krów na szyi nie miała, to po prostu tylko za parobka mogła wyjść, bo ten co coś miał, to nie chciał takiej biednej. Bursztyn jest bardzo miętki i kołowrotek taki jak do przędzy robienia był wykorzystywany tak samo jako tokarka do bursztynu. On się tym tylko różnił, że tu miał szpikulec i tu był zakładany kawałek bursztynu i już zostaje
można toczyć. A jako nóż się wykorzystuje szkiełko. I obecnie z żarówek, bo tego jest dużo, wcześniej z lamp naftowych, a jeszcze wcześniej był krzemień używany do tego. Już możesz kroić. Możesz. To jest młody hobbysta, który obrabia hobbystycznie bursztyn. A co tu się ciekawego na tych kurpsiach w ciągu roku dzieje? Ano, dzieje się dużo ciekawych rzeczy.